Jezu, jaki potężny. Takiego dużego to nie miałam. Prześliczny. Aż nie mam siły już go trzymać. Tak mi dał w kość. Ale jest przepiękny. Mój rekordowy na pewno w życiu. Patrycja, wiesz, z czym się wiąże rekordowa ryba? No wiem. Metoda jest bardzo skuteczna, no i daje wiele frajdy. Mój to spokojny, nie? Cześć, nazywam się Adam Niemiec. Patrycja Pawlikowska. Nie, jeszcze raz. 3, 2, 1. Cześć, nazywam się Adam Niemiec. Ja Patrycja Pawlikowska. Bardzo serdecznie witamy na kanale Preston Innovations Polska. Dzisiaj jest, zapowiada się, fajny dzień nad wodą. Chciałbym Patrycję troszkę zaskoczyć, no bo Patrycja łowi głównie na spławik. Dzisiaj wybraliśmy metodę spławikową, ale taką odmianę na pewno, której Patrycja wcześniej nie próbowała. Zresztą rozmawialiśmy, więc tak. Się przyznała, że na pelet waglera nigdy nie łowiła. Także będę chciał ją zaskoczyć, jak jest to aktywna metoda i jak piękne ryby przy użyciu tej metody można wędkować. Jesteśmy na łowisku Zezuj, niedaleko Olsztyna. Wybraliśmy miejsce takie... Ja jestem tutaj pierwszy raz, Patrycja. Ja tym bardziej. Więc nie znamy tego łowiska w ogóle i tak tylko to, co nam koledzy podpowiedzieli, Mateuszu i Marcinie, bardzo dziękuję za podpowiedzi. Wybraliśmy podobno dosyć głęboki odcinek, a to do pelet waglera będzie odpowiednie miejsce. Później wytłumaczę dlaczego. Zapraszamy na film. Szanowni Państwo, witamy. Chciałbym zaprezentować Patrycji, no ale także Wam, podstawy pelet waglera. Także będę się zwracał do Patrycji, ale proszę to odbierać, że się zwracam do każdego z Was. Patrycja. Tak. Przy łowieniu na pelet waglera musisz sobie dobrze skonfigurować stanowisko. Dobrze. Są gadżety, które są niezbędne. Według... Wow, pułapkę nastawiłaś. Dobrze, poleciałbym. Prawie wpadłem. Są gadżety niezbędne, takie jak wygodne siedzisko, stabilne. Ja może tutaj przejdę, żeby nie być... Chodź tutaj, nie uciekaj. Jakaś boczna półka, więc to jakakolwiek półka. Ona nawet nie musi być z parawanem. Uważam, że parawan nawet może przeszkadzać przy strzelaniu. Dlatego ja według... Zobaczysz, jak tobie będzie wygodnie, ale myślę, że chociaż troszkę go złożysz. Wygodne siedzenie i jakaś boczna półka. To są podstawowe rzeczy, które trzeba mieć, bez których się nie da wygodnie łowić na pelet wagler. Federarm jest przydatny bardzo, ale nie jest niezbędny. Tak samo uchwyt na nogę. Też jest przydatny, ale nie jest niezbędny. Zamontuję ci to na nogę. Skorzystam, że to jest system otwarty. Tutaj muszę ci jeszcze zamontować taki uchwyt. Ty kurna, ty ja dzisiaj tu wlecę, Michał. Ty bądź czujny, bo tu będziesz miał akcję życia. Kurna, ja bym se krzywdę zrobił, na kołki się nadział, a on mówi, że mikrofon nie jest wodoodporny, który musi wymienić, bo mu źle działa, rozumiesz? Zobacz na gościa. Okay, tak czy tak ci będzie wygodnie? Zobaczysz sobie, jak tobie będzie wygodnie, chociaż być może z tego nie będziesz korzystać. Dobrze. Dla mnie to czarna magia, bo jak ja na spławik, to... Słuchaj. Takie akcesoria mi nieznane. To jest ci bardzo dobrze znane. To jest bardzo mocny podbierak. Tak. Monster 3-metrowy, teleskopowy, więc siatka wystarczająca, myślę, do ryb do 10 kg.
większe, będziemy się jakoś radzić. Mam większą obręcz, więc też dobrze. Poradzimy sobie, więc podbierak masz głęboki, mocny, sztyca jest mocna, więc śmiało możesz z tego korzystać. Zobacz, ile przynęt będziesz używać. Wystarczy ci jedno pudełeczko. Niemożliwe. Paczuszka peletu. I nic więcej do szczęścia nie potrzeba. To jest twoja... Nic? Chyba, że to zużyjesz, to przyniosę ci następną paczkę. Dobrze. Natomiast żadnych innych przynęt. To jest twoja przynęta i to jest twoja zanęta. Więc nic więcej. Mam rybę, żeby nie było. Jezu, jak to jedzie. Ale ten to wariat. No dla mnie to jest coś niesamowitego, takie łowienie. O, już widzę, że nie pełno łuski, ale mimo wszystko kawał ryby, kurde. Do powierzchni mi idzie, żeby mi się tu nie wypiął. No dawaj, dawaj, dawaj. No nie, nie w podbierak. Chyba go rozjuszyłam. Nie wiem, czy on nie jest gdzieś podczepiony w ogóle, bo tak chyba, że się żyłka owinęła. Bo nie widzę, że wariuje strasznie, jak idzie do powierzchni. O, jesteś. Dobra, teraz luzuję żyłkę. Nie, no chyba może i większy, ale jaki ładny żółty. Nie, no większy. Kawał ryby. Nie, no chyba większy niż ten, co ja miałam kiedyś. Może i tamten nie miał 7, bo w sumie nie był ważony, tak mi mówili. I co na matę go bierzemy? Tak, pożałowałem Patrycji, ale ja mam rybę, także obejrzyjcie piękną rybę Patrycji, a ja w tym czasie docholuję swoją. Ciężko taką rybę złapać nawet. No chodź. No, hol, spoko, no. Przepiękny. Ja idę wypuścić swoją piękną rybkę, a teraz zobaczcie rybę Adama, bo też holuje. Więc mamy tu Eldorado. No, ryba już jest przy brzegu i tutaj sobie tańczy. Bardzo waleczne te ryby. Trzeba przyznać, że dzisiaj jest wymarzona pogoda na takie wędkowanie. Bardzo nam dzisiaj pogoda sprzyja, więc jak traficie na łowisko, gdzie jest 2 metry wody albo głębiej, widzicie spławy karpi, nie ma dużego wiatru, jest słońce z delikatnym wiaterkiem, bądźcie pewni, że to jest pogoda na pelet waglera i spróbujcie tego. Naprawdę, no jest ogień. Ja dopiero, nie wiem, no, wykonałem drugi rzut i od razu złowiłem karpia. Więc dzisiaj chyba te ryby przyjmują. Trafiliśmy bardzo dobrze. A oprócz tego są duże i waleczne. No nie chcę dać skubaniec za wygraną. Walczak tutaj przy brzegu chodzi. Muszę być gotowy z podbierakiem, bo nie chcę za długo go holować. Więc postaram się go podnieść do powierzchni i z zaskoczenia wziąć. Chociaż one tak nie chcą łatwo się poddać. Wędzisko pięknie pracuje, dobrze amortyzuje od jazdy tej ryby. Rozłożyłem 3-metrowy podbierak, być może będę musiał rozłożyć dłuższy, bo łowię pelet waglerem 3,60, żeby móc troszkę dalej te ryby podbierać. No zobaczymy, tego jeszcze podbiorę tym podbierakiem. Skubany nie chce, nie chce do taty. No ale już tak głęboko nie nurkuje, więc... Mam nadzieję, że zaraz nastąpi ten długo oczekiwany moment.
Nie chcę skubaniec się poddać. O, teraz jest okazja. Ryba jest duża, więc nie łapię za sztycę podbieraka, bo jakbym próbował to zrobić, to najprawdopodobniej bym ją połamał. Więc trzeba tą sztycę dociągnąć możliwie blisko siebie, tak żeby móc złapać za obręcz. To jest najbezpieczniejsze miejsce. Tak jak pokazywałem Patrycji, najlepiej tutaj mieć w miarę luźno żyłkę. Wędka nie przeszkadza. Ja na tej wędce sobie usiadłem. Na dolniku nic jej się nie stanie. Haczyk bezzadziorowy, więc bardzo łatwo tą rybę można wypiąć. Z przynętą nigdy nie wrzucamy zestawu do wody, bez przynęty jak najbardziej. I zaprezentuję Wam tą piękną rybę. No jest duża, piękna ryba. Wypuszczam. Och, się odwrócił niestety od ogona. O! Waria! A na Rosnowie pan łowił? Adam jest. Dobrze. No co, to jest różnica wieku, jakby nie było, nie? Jestem Adam. Dobrze. Zobacz. Funkielnówka. Nieśmigana. Najnowsze dziecko ze stajni Preston Innovations. Flagowy model Pellet Waglera. Piękna wędeczka, więc już ci zazdroszczę tych holi. Oby jak najwięcej. Oby, oby. Oby, oby, bo ja chcę słyszeć twój pisk radości. A przy pierwszym zacięciu na pewno będzie. Będzie. Dobra, wędka jest dwuczęściowa, 11-stopowa, czyli 3,30. Ona ma dosyć miękką, taką paraboliczną akcję, ale pozwala zarzucić zestaw na te 20 parę metrów, gdzie my chcemy łowić, a przy holu no na pewno ci dostarczy wielkiej frajdy, bo myślę, że będziesz widziała tutaj ugięcie. Więc do tego kołowrotek ja używam Centris 520, czyli największy z centrisów. Szeroka szpula, on korpusik ma malutki, to nie jest ciężki kołowrotek, on fajnie wyważy tobie tą wędkę, więc myślę, że ten kołowrotek będzie odpowiedni. Żyłka 0,20. Na karpie, jak łowię na metodę, używam grubszej żyłki, bo używam żyłki 0,23. Natomiast tutaj no, ten zestaw dosyć delikatny, no, bo łowimy 6-gramowym spławiczkiem, jest trochę wiatru, więc im cieńsza żyłka, tym dalej możemy rzucić. Ta 20 jest wystarczająco mocna, żeby wędką z kołowrotkiem holować karpie. Najtrudniejszy moment, bo ja już trochę... Nie popełnić błędu przy przeciąganiu żyłki. Ja już słabo dosyć widzę. Zobacz, jak banalny jest zestaw. Do wykonania zestawu potrzebne są stopery gumowe i krętlik z agrafką. Preston ma taki produkt, który służy bezpośrednio do wykonywania zestawów. To już jest na takim druciku naciągnięte. Są naciągnięte 3 stopery, pomiędzy którymi jest krętlik. Ja tego nie mam, ale wykorzystuję coś takiego gotowego. Czyli biorę sobie stoperek. Stoperek chodzi o to, żeby nam... Łowimy na spławik przelotowy, tak. Więc on musi zastopować ten spławik, żeby nam się nie unosił. Łącznik do waglera i stoperki, tylko tutaj 2 stoperki. Chodzi o to, żeby jak ten spławik będzie się tutaj opierał i będziemy zarzucać, żeby się grunt nam nie przesuwał. Mało tego, te 2 stoperki też mogą być potrzebne, bo łowienie na pellet waglera tak jakby bardzo dobrze jest połączyć z łowieniem na tak zwaną bombkę, nie wiem czy słyszałaś. Pellet wagler to jest metoda powierzchniowa, czyli łowimy z powierzchni, nęcimy bardzo, jest bardzo aktywne w ogóle łowienie, czyli nęcisz często przerzucasz zestaw, musisz być cały czas wędka w ręku, to nie jest metoda, gdzie można sobie usiąść, wziąć piwo czy tam co innego do ręki. I sobie siedzieć i chillować bombę. To jest bardzo aktywna metoda. Nęcimy, przerzucamy zestaw. Pracujemy tak, ciągle. Cały czas musi być praca. To jest bardzo ważne przy łowieniu na pellet wagler. No bo łowimy z powierzchni, bardzo często te brania są z opadu, a łowimy na małym gruncie, więc jeżeli tego brania po chwili nie ma, to trzeba ściągać. Ale dlaczego wspomniałem o bombce? No bo wiadomo, no nieraz jest tak, że te ryby żerują przy powierzchni, czy tam one są przy powierzchni i wtedy działa pellet wagler, ale nieraz jak już to łowisko jest bardzo obficie zanęcone, one tego wszystkiego peletu, który opadł
nie zjedzą opadającego, to to wszystko jest na dnie, więc one bardzo często schodzą do dna i tam żerują. Wtedy zamiast tego spławika zakłada się po prostu ciężarek zwykły i zarzucasz zestaw na dno. Odkładasz na podpórkę, którą masz i czekasz na branie. I brania masz z dna wtedy, więc to jest bardzo uniwersalny zestaw. To nie musi być feder do takiego łowienia, bo brania na bombkę nie przegapisz, to cię zapewniam. Mam nadzieję, że przez moment zobaczymy, jak będą brały z powierzchni, no to będziemy łowić z powierzchni. Jeżeli nie będą brały, to zarzucimy na dno i zobaczysz, jakie są brania, to trzeba kija trzymać, bo no nie da bo się tego... można stracić. Tak, tak, nie da się tego przegapić. Dobra, stoperki są i tutaj bardzo ważna rzecz według mnie w takim zestawie, duża pętelka. Robimy zwykłą pętelkę, ja tą pętelkę robię dużą, ona ma... Nie trzeba się starać, żeby ona tam miała centymetr jakąś tam z przyrządem do robienia. Ma być duża. Dlaczego duża? Zaraz ci pokażę. Zobacz, duża pętelka jest potrzebna do zamontowania przyponu. Ja tu mam już gotowe przypony zawiązane. Zaczniemy od haczyka KKHB numer 14 na żyłce 0,20 i patrz, ten haczyk jest zakończony gumką. W tą gumkę będziemy wkładać pelet. Więc jakby była taka mała pętelka, to zobacz, jakby niewygodnie było montować przypon. Trzeba by było tu trafiać w tą pętelkę, a tak to po prostu mamy dużą pętlę, wygodnie montujemy przypon. On w niczym ta pętla duża nie przeszkadza. Grunt. W czasie łowienia będziesz musiała intuicyjnie dojść do tego, na jakim gruncie. Nieraz łowimy na bardzo małym gruncie, nieraz ten grunt trzeba zwiększyć. I zruszamy jeden i drugi. Ja bym proponował, nie wiem, półmetrowy grunt na start, 60 cm i zobaczysz, co się będzie działo. Jeżeli, tak jak mówię, tak, obserwuj wodę. Powierzchnia jest dosyć spokojna, nie ma wiatru, nieraz się pojawia jakaś falka. Jeżeli będziesz aktywnie to łowisko nęcić, to zobaczysz zawirowania na wodzie. To już jest dla ciebie znak? Tak. Bądź gotowa, my tu na ciebie już czekamy. Więc zarzucasz i łowisz aktywnie. Zobacz, zestaw jest gotowy, zajęło to chwilę. Tutaj montujemy spławiczek. Proszę bardzo. Zabawka gotowa, zobacz. Moment i jest gotowa. Jest gotowa. Ja też nieprzyzwyczajona, że to tak wszystko szybko, mało tego sprzętu, nie? No, to jest fajne właśnie, to jest taka... Minimalizm. Tak, tu jest bardzo duży minimalizm. A można się nałowić naprawdę fajnych żadnego ryb. Szykowania, więc no nie wiem, jeżeli byście chcieli dzieci swoje zabrać, są ambitne, już troszkę posługują się kołowrotkiem, no bo tu jednak dosyć, dosyć aktywnie trzeba łowić, trzeba dosyć operować tym kołowrotkiem, więc jeżeli ktoś już... troszkę załapał, to warto na takie coś iść, nawet dla samodoskonalenia, żeby właśnie rzucać, zamykać kabłąk, naciągać linkę i tak dalej, ale ja ci o tym wspomnę podczas łowienia. Tutaj tą, popatrz, podpórkę. Więc jak sobie zrobisz obrót, ciach, możesz sobie tu oprzeć na przykład i tu wędkę w to. Nie zabierze ci. Tam możesz wyżej sobie, przepraszam. Dać, żebyś miała. A ryba się zatnie, jak nawet będziesz miała coś takiego. Ryba ci nie, jak tu włożysz dolnik, to ryba ci nie zabierze tej wędki. No dobra. Teraz to najlepiej by było, albo strzelno. Tak, żebyś obławiała w miarę ten sam... Widzisz, ryba... Jezu! Ona była zacięta, ja podniosłem, ona już była. Ale to było takie zacięcie. Podwójne. Dla mnie to jest niesamowite, bo ja do takich ryb tu nie jestem przyzwyczajona łowić, nie? Jak już później nabierzesz większego obycia, to możesz w czasie holu dostrzeliwać. Dobrze. Póki co muszę ryby wyholować. Pamiętaj o hamulcu. Pamiętam. Jest poluzowany? Troszkę tak, bo chodzi. A, no to dobrze. Dobrze, Patrycja się nie boi mocniej dokręcić, bo inni to by wzięli tak, żeby było bardzo luźno i o, zaczął szarżować. No, tutaj będzie zabawa, nie martw się. No ale o to chodzi. I staraj się wędką go holować, nie żyłką, bo teraz patrz, jak mało wędka. Wędka ma być wygięta cały czas. O to chodzi. Boże, jak to jedzie! No wariat, już go miałam prawie tu i on mi jedzie.
Liczę, że teraz jest moja szansa. Chodź tu, gościu. Wariat, no. Trzasnęłam go pod bierakiem. No, ale ładny jest. Piękny kolor. Brawo! I teraz patrz, otwórz kabłąk, bo... Dobra, bo to jest kłopotliwe dla mnie teraz. Tak, wędkę sobie możesz pod pupę nawet wziąć, popatrz. Dobra. Przepraszam, że ci tak... Albo tak jak teraz, no. Na kolanach sobie najlepiej, patrz, wędkę jakby... Dobra, patrz, wędkę. To jest dla mnie coś niewiarygodnego w ogóle. Patrz, jak sobie tutaj od... Tylko nie za bardzo, żeby trochę była szczytówka, przepraszam. Podnieś się, o, i siadaj, siadaj. O, i ona ci nigdzie nie ucieknie. Nie przeszkadza. Gościu, to jest kawał ryby. No jest kawał, ale ja mam nadzieję na większe dzisiaj. Jeszcze większe? No, takie z 8 kilo, to jest połowa tego. Może to ma 5, 4,5. Im więcej lejesz, tym bardziej mokra będziesz. Dobrze. Także po tych rybach czysta do domu nie wróci. No nie, na nie. Pewno. Ale mam nadzieję, że i tak będziesz miło to wspominać. Na pewno. Słuchaj, kaliber wzrasta. Nie wiem, czy zauważyłaś, że ta ryba już jest większa od tamtej. Tak. Także no bardzo ci serdecznie gratuluję i czekam jeszcze na większą. Patrycja, zobacz, jak tak, nawet jak będziesz na zawodach łowić, i złowisz taką rybę, to zobacz, później do siatki jak będziesz, to nie wypuszczaj z ręki ryby do siatki. Wiem, ja nigdy tak nie robię dużej ryby. Wkładasz do siatki pod bierak poprzekątne, jak go złapiesz tu i tutaj podniesiesz, to zobacz, on... Wiem. Dlatego jest ważne, żeby w tamtą stronę miał głowę, a nie do ciebie, bo będzie ciężko go wypuścić. No takie pierdoła, ale mogą się przydać. No nieźle. Także brudź się dalej. Dobra. Słuchaj, zakładanie peletu na haczyk, suche palce, suchy pelet, więc jak weźmiesz pelet i zobacz, złapiesz gumkę tu przy samym końcu, przy końcu peletu, łapiesz gumkę, naciągasz. I samo nachodzi. Tak, i masz pelet już założony, o, możesz go tak obrócić i masz już założony, to już jest przynęta gotowa do łowienia. Dla mnie to niesamowite. No to jest niesamowite, to jest właśnie niesamowite. Słuchaj, przed przystąpieniem do łowienia warto sobie to łowisko już trochę zaznaczyć. Pelet, który wpada do wody, robi hałas. On, zobacz, taki charakterystyczny odgłos wydaje. A one skubane wiedzą, co to oznacza. To jest jedzenie. Więc jeżeli będziesz cały czas, to te ryby za jakiś czas kupujesz. One przypływają w to miejsce. One słyszą plusk. Plusk to jest jedzenie. Więc ja bym zaczął, nie wiem, od 6, 7, 5. Musisz wyczuć. Zależnie od tego, jak te ryby żerują, ile ryb jest w łowisku. Nieraz zdarzało mi się łowić, łowiłem pełnym mieszkiem. Trzeba było strzelać pełnym mieszkiem. Łowiłem też tak, że się strzelało po 1-2 pelety, żeby tylko było plum, plum, bo były ryby, inaczej ci powiem. Jeszcze jak strzelisz 2 pelety, to jesteś w stanie strzelić bardzo celnie. Jak naładujesz więcej, to wiadomo, że to się bardziej tak, to się rozstrzela. Większa powiększa. Więc musisz się starać. Nie zawsze się to udaje, ale musisz sobie tak jakby wyczuć naciąg tej procy. Mniej więcej takie miejsce na wodzie, zobacz, tam jest taki cień. Załamanie. Tak, jest jasna woda i się robi ciemna. Myślę, że to załamanie i tam będziemy łowić. Zobaczymy, gdzie ta proca niesie, nie? O, idealnie w sumie. Mniej więcej to jest to miejsce łowienia. Musisz sobie wyczuć takie miejsce, żeby w miarę swobodnie, żeby tam się nie naginać. No zobacz, jak wezmę 2 pelety, to tymi 2 peletami to mogę strzelić bardzo daleko i celnie. Zobacz, jak, o ile dalej, nie? Natomiast będzie ci bardzo ciężko tam zarzucić spławik, więc w czasie wędkowania musisz dobrać to do siebie, żeby to nęcenie i łowienie razem działało. Tu nie ma tak, że się łowi na danym metrze. Po prostu musisz łowić tam, gdzie ci ten pelet niesie, gdzie jest zanęcone miejsce. Pelet, proca tam, gdzie ci poniesie, więc parę razy, jak tu tak sobie przed wędkowaniem strzelisz, to zaznaczasz to miejsce. Hello, jestem Patrycja, przyjechałam na ryby, nie? Tylko językiem zrozumiałym dla ryby.
i sobie po prostu powolutku to łowisko nęcisz. Lepiej podać malutkie porcje częściej niż dużą porcję raz. No bo jak podasz dużą porcję raz, to tam przypłynie parę ryb, które nie są w stanie tego zjeść, lecz reszta spada na dno. Jak spadnie na dno, to te ryby mogą się skierować na dno, a my chcemy, żeby one były przy powierzchni. My chcemy je widzieć, chcemy widzieć wiry, ogon przy powierzchni. Rzucisz spławik, widzisz, że coś się zadziało i trzeba być gotowym. Więc parę strzałów już było. Być może te ryby przy dobrym łowisku, przy dobrym żerowaniu, to już czasami wystarczy, żeby zacząć wędkować. Trzeba starać się nęcić w miarę w jedno miejsce. Na przykład obierz sobie, patrz, tam kładka jest, czy krzaczek, co tam ci będzie wygodnie sobie. I cały czas w tym samym kierunku. I staraj się, żeby te pelety wpadały w miarę w takim, no, w kółeczku, powiedzmy. No teraz było trochę rozstrzelone. O, zobacz. Ciach, wpadło. I jak takie coś wpadnie, to teraz tam musisz zarzucać zestaw. I bardzo ważna sprawa po zarzuceniu zestawu. Widzisz, ja troszkę kawałeczek zarzuciłem. Jak ten spławik już dolatywał do miejsca, tam do miejsca naszego łowienia, to ja tak jak w odległościówce zablokowałem żyłkę. Przez to przypon z tym z peletem wyprzedził ten spławik. To się najlepiej robi przy samej powierzchni. Wtedy chodzi o to, żeby ten pelet, żeby się nie splątał, żeby to nie spadło na kupę, ale poza tym ten wpadający pelet i wpadający spławik do wody też robi jakiś plus. Tak. On też, to jest też jakiś wabik na te ryby. I po wpadnięciu tego spławika do wody nie możesz zrobić tak, że wpadnie, a ty na przykład robisz coś takiego. Nie. Wpada. I czekamy. I czekasz. I to jest moment, pierwsze 10 sekund to będzie... To jest najważniejszy moment w łowieniu na pelet wagler. Tak może być oczywiście. Przy dobrym nęceniu i dobrym żerowaniu ryb, to wpadnie ci do wody, jesteś gotowa i za chwilę ci znika spławik. Ale spławik nie znika tak, że ci znika i tak jak płotki łowisz, liczysz sobie raz, dwa, trzy, zacinamy. Tylko od razu. Nie. Widzisz tylko ruch, momentalnie kręcisz i zacinasz. To będzie ciekawe. On łapie, jak coś czuje nie tak, to od razu wypluwa. To trwa... Uwierz mi, ułamek sekundy. Dobra. Więc dlatego trzeba być bardzo aktywnym. Jest ryba, no. Jest ryba, no. No, to taki... Czadowo. Fajne łowienie, no. Co? No i teraz trzeba powolutku holować. Ja zobacz, w związku z tym, że karpie bardzo mocno walczą, one odjeżdżają. Jakbyśmy walczyli na tym hamulcu, to każdy taki odjazd to skręca żyłkę. Więc ja jak mocno ryba odjeżdża, to odpuszczam. Tutaj sobie blokadę odpuszczam, palcem sobie podtrzymuję, mogę odwijać. Ja tutaj o tym palcem sobie po prostu. Jak mocno ryba odjeżdża, to jej odpuszczam. No i trzeba ją teraz tu po prostu podciągnąć. To jest już teraz, teraz jest największa frajda. Chociaż muszę ci się przyznać, że dla mnie najfajniejszym momentem w całym tym wędkowaniu to jest moment oczekiwania, moment zniknięcia spławika i zacinasz i czujesz rybę i jeszcze bardzo często ta ryba robi wir na wodzie. I tak. To ja już jestem spełniony, bo teraz to już po prostu trzeba ją wyciągnąć. Teraz na zawodach jest ważne, żeby się znalazła w siatce, ale tak. Na takim wędkowaniu sam ten moment jest najprzyjemniejszy. Myślę, że spinningiści by to potwierdzili, bo w spinningu pewnie też jest prowadzenie przynęty, czują uderzenie, zacinają, siedzi. Tak. One tak pionowo, to ciężko im wyjść. Lepiej jest tak wzdłuż, coraz wyżej i wyczuć taki moment. Taki flik zrobić. Tak, one... tak. No, ten akurat jeszcze, tak jak ci mówiłem, one... Rozruszył się. Tak, one tam walczą. W połowie wody, w połowie odległości takie się robią troszkę łagodniejsze i przy brzegu już jest ostra walka. Piękne. Widzisz, jest taki moment, że on wyszedł i tak nie wiedział, co się dzieje i w tym momencie trzeba go podebrać. Jak będziesz podbierać, to raczej nie za sztyce, tylko za kosz. Za tą rączkę. Staraj się ryby nie kłaść na platformie. Wariat. No, wariat. Haczyki są bez zadzio... Torowe. Bez zadzio... O, i się wypiął już haczyk. Całe brudna, więc sobie wodę... Mogę w ręcznik się wyczerpać? Tak. Mamy rybkę, ale on nie będzie taki mega duży, ale jest. Ostatnio na Częstochowie w drugiej turze też miałam sazana na Grand Prix Polski. Oczywiście zaczął teraz wariować, a tak mówiłam, że taki spokojny na początku.
A, jesteś. Także, no, oby jeszcze większe. Dla mnie takie łowienie to abstrakcja, ale fajnie. Nie spodziewałam się, że już będę mieć dwie ryby o tej porze. Pellet Wagler to jest bardzo aktywna metoda. To tak jak wspominałem Patrycji, tutaj nie można odkładać wędki na bok. Są krótkie momenty, gdzie tak jakby ja nie trzymam tego wędziska w ręku. Cały czas trzeba być czujnym, bo brania są, no, następują w ułamku sekundy i równie szybko trzeba je zaciąć. Cały czas się przerzuca zestaw, cały czas trzeba dostrzeliwać pelet. Trzeba też obserwować łowisko, jak się zachowuje, czy dużo tych peletów strzelić, z jaką częstotliwością, no to trzeba wyczuć w czasie wędkowania, jak to robić. Na jak długo pozostawić zestaw w wodzie. Bardzo często jest tak, że brania następują, spławik wpada do wody i w tym momencie następuje branie, więc trzeba być na to gotowym. Trzeba być cały czas czujnym, cały czas trzeba pracować. To jest bardzo fajne, no bo też rozwija nasze umiejętności posługiwania się wędziskiem, posługiwania się kołowrotkiem. Często jest tak, że nie patrzy się na tą wędkę, na kołowrotek, zarzuca się. Więc jeżeli podczas takiego wędkowania no, uczciwie się pracuje, no to naprawdę po kilku wypadach można bardzo sprawnie posługiwać się sprzętem. No to taka dodatkowa zaleta właśnie Pellet Waglera, oprócz tego, że jest radocha z wędkowania, to jeszcze no, nabieramy wprawy przy obsługiwaniu wędki z kołowrotkiem. Jaką wędkę wybrać do łowienia na Pellet Wagler? Są specjalne wędziska. Baw się, baw. Są specjalne wędziska przeznaczone do Pellet Waglera. One są oznaczone piękne najczęściej branie. Pellet Wagler albo Carp Wagler. Dlatego takie wędziska będą odpowiednie. Konstruktorzy tych wędzisk zadbali, żeby miały odpowiednią akcję rzutową, no bo łowimy często nie za ciężkimi spławiczkami. One mają, tak jak w ofercie Prestona są spławiki od 2 do 6 gramów, więc no, żeby zarzucić taki spławiczek, no to trzeba zastosować wędkę o odpowiedniej akcji, ale także mają świetną akcję podczas holu. Piękne wygięcie, więc jest radocha podczas holowania ryby. Oczywiście istotna też jest masa tego wędziska, wygodny uchwyt, uchwyt o odpowiedniej długości. Im krótsze wędzisko, tym dolnik powinien być krótszy, no bo nie potrzeba daleko zarzucać zestaw, a krótszym dolnikiem łatwiej się wędziskiem operuje. Do tego lekkie przelotki na wysokich stopkach, żeby żyłka się nie kleiła do blanku. No ajajaj. To powoduje, że takim wędziskiem bardzo wygodnie się łowi. Ja dzisiaj stosuję wędkę Supera Carp Wagler 12-stopową. Patrycja ma wędkę Pellet Wagler 11-stopową z serii Supera X. To jest pierwszy raz mój z tą wędką. Jak na razie wrażenia pozytywne. Zobaczymy, jak będzie dalej. Zarówno dla siebie, jak i dla Patrycji przygotowałem dokładnie taki sam kołowrotek. To jest Centris NT520, żyłka 0,20, sinking feeder mono. Na końcu zestawu przymocowałem przypon, też żyłki 0,20, AcuPower i haczyk 14 KKHB z gumką, w którym znajduje się pelet. Dokładnie ten sam pelet, którym strzelamy. Tutaj no nie stosuję jakichś sztuczek, jakichś tam waftersów. Można oczywiście takie coś zastosować. Natomiast uważam, że pelet jest wystarczający. Może na bardziej wybredne ryby czasami można spróbować na przykład strzelać peletem, nie wiem, w jasnym kolorze, a zakładać pelet ciemny, czerwony, nie wiem, zielony czy tam czarny, który będzie się wyróżniał spośród tych peletów, które strzeliwujemy. Ale najczęściej sprawdza się tym, czym się nęci, na to samo się łowi. Poza tym to jest świetny minimalizm, bo mamy ze sobą pudełeczko tylko z peletem 8 mm, proca, wędka, coś do siedzenia i można łowić na Pellet Wagler.
ale ryba. O. Żebyśmy się nie splątali, nie? Idzie do mnie, to ja wyjmę. Idzie, idzie. Jak coś, to mów, Patrycja, ja będę wyjmował. No to jest kawał rybska. Wyszłaś już z mojej strefy? Wyszłaś. Czy nie? No, jeszcze tak kapkę chyba. Jest przyjęte na zawodach takich, gdzie się łowi karpie, że jedni drugim wyjmują zestawy. Trzeba tylko sąsiadowi krzyknąć, tak? Że masz rybę. Tak, tak. A jak to jest z splątaniem się? No, najczęściej się staramy, żeby się nie splątać, więc a jak się dojdzie do splątania, no to trzeba tak robić, żeby się odplątać. Pamiętaj, żeby holować wędką. Wędka ma być cały czas wygięta. Ja mam wrażenie, że dopuszczasz do takiego momentu, że masz prosto między kołowrotkiem, a rybą masz prosto. To jest... O, o! Nie dopuszczaj do takich rzeczy, bo ci w tym momencie ryba szarpnie i sobie wyrwie haczyk. Nawet Dobra. Nie urwie, tylko się wypnie. Wędka ma być wygięta, bo jak ona szarpnie, to ta wędka ją... Wiem, na wprost, wiem, o co chodzi. Tylko ja to nieprzyzwyczajona jestem do takiego łowienia. Ja wiem, dlatego zwracam ci na to uwagę, bo ja widziałem, że dużo ludzi właśnie tak holuje. Odległościówką to ja zawsze sobie kontruję, ale jak ja rybki łowię, nie? A tutaj to będzie kawał rybska. No właśnie tym chcieliśmy cię zaskoczyć, żebyś po prostu była szczęśliwa, że są duże ryby. No jest super. Takie rozpoczęcie tygodnia to ja rozumiem. Ale żyłka jest naprawdę konkret, nie? No, żyłka jest... Nie zapeszam w sumie. Mamy dublecik. Mamy dublecik. Tak, tamta twoja poszła do mnie, moja poszła do ciebie. Nawet myślałem przez moment, że ją straciłem. Nie wiem, czy się jakoś nie przepięła, bo moja to dziwnie idzie, tak jakbym podpiął tą rybę teraz. Kurczę. Bracie, to są takie hole, że my byśmy mogli historię całego życia sobie poopowiadać. No, serio. No, ten chyba będzie może i największy, bo naprawdę taki silny. Pamiętaj, że mamy żyłki dwudziestki. To nie jest taka żyłka, żeby 8-kilogramową rybę tak, wiesz, ostro dźwigać, więc bądź gotowa na jakiś odjazd. Dobra, matę zawsze trzeba latem moczyć, bo ona, szczególnie czarne maty, one się robią gorące, żeby te ryby tam szoku nie doznały. I mamy dublecik. Kurczę, ale mój ma takie piękne łuski. Piękne. Ja zobaczę, jaki ma z drugiej strony. Też ładne, skubanie. Tu jakie malusieńkie, zobacz. No, śliczny, jest taki ubarwiony ładnie. Masz, twojego też poleję, bo on ładnie będzie wyglądał. Zobaczcie, mamy dublecik. Także jak widzicie... Metoda jest bardzo skuteczna, no i daje wiele frajdy. Mój to spokojny, nie? Także jak widzicie, metoda jest bardzo skuteczna, daje wiele frajdy. Mam nadzieję, że ryby nam nie będą uciekać. Co, jest super, co? No, pięknie. Piękny tandem poszedł. Łowienie jest bardzo aktywne, ale trzeba sobie ustalić jakąś sekwencję. Warto taką sekwencję sobie ustalić i powtarzalnie łowić. Oczywiście trzeba w czasie tego wędkowania obserwować łowisko, jak się zachowuje. Przykładowa taka sekwencja to może być coś takiego, że macie już przygotowany zestaw do zarzucenia, już jest odpowiednia żyłka pomiędzy szczytówką a spławikiem. Mógłbym zarzucić zestaw, ale go nie otwieram kabłonka. Wędkę tutaj trzymam między kolanami. W tym czasie napełniam proce peletami, kilka peletów do mieszka. Strzelam w łowisko i tu, gdzie te pelety upadły na wodę, staram się umieścić swój spławik i jestem gotowy już do łowienia. Liczę sobie w głowie, powiedzmy, nie wiem, do 30 i obserwuję, po jakim czasie są brania. Bardzo często brania są, spławik wpadnie, jak dobrze zarzęcimy i ryby dobrze żerują, to spławik wpada w tą strefę, gdzie poprzednio strzeliliśmy pelety, praktycznie się ustawia i od razu wjeżdża pod wodę. No to jest takie łowienie bardzo szybkie. Nieraz trzeba poczekać dłużej, więc trzeba taką sekwencję sobie ustalić i wyczuć. Strzelicie peletem, zarzucicie w zestaw w to miejsce, policzycie, nie wiem, do 30-40, nie ma brania.
to warto zrobić obrót korbką kołowrotka, przyciągnąć trochę spławik bliżej siebie. W tym momencie też napinamy żyłkę i dostrzelić kolejną porcję peletu. Jeśli przez chwilę nie ma brania, zwijamy zestaw, strzelamy, zarzucamy, czekamy na branie i tak dalej. To jest taka sekwencja, którą trzeba cały czas powtarzać. Oczywiście można wydłużać te okresy pomiędzy zarzuceniem a pierwszym obrotem korbką. Trzeba regulować liczbę tych peletów, które podajemy. Nieraz trzeba ich strzelić więcej, nieraz trzeba strzelić po jednym, nieraz trzeba wręcz w ogóle nie strzelić, więc no to trzeba wyczuć podczas już wędkowania. Trzeba też obserwować wodę, no bo ryby nam bardzo dużo mówią. Podczas takiego łowienia, łowimy przy powierzchni, bardzo często widać te ryby, zawirowania na wodzie. Nawet jak nie mamy brania, a widać jakieś wiry, to trzeba być gotowym do zacięcia, no bo te brania są natychmiastowe. Zarzucicie zestaw, jesteście gotowi do zacięcia. Jak tylko spławik zniknie pod wodą, trzeba wykonać natychmiastowe zacięcie. Tu nie ma na co czekać. Natychmiastowe. Znika, zacinamy. Od razu. Reakcja musi być natychmiastowa, bo karpie bardzo często po prostu łapią, jak czują, że im coś nie pasuje i od razu wypluwają pelet. To nie jest tak jak na metodę, że zabierają szczytówkę. No, ale też spadają. Też się zdarza. Łowiąc na pelet wagler nie zaczepia się żyłki na klipsie. Tutaj się łowi na wyczucie. Łowi się tam, gdzie się nęci. Trzeba starać się nęcić w miarę w jednym miejscu, czyli obieramy sobie jakieś coś na drugim brzegu, to może być drzewo, pomost, kawałek krzaczka i cały czas strzelamy w kierunku tego krzaczka mniej więcej na tę samą odległość. No wiadomo, no, strzela się z procy, to nie jest bardzo precyzyjne. Nieraz te pelety się rozstrzelą gdzieś tam w powietrzu, ale trzeba się starać mniej więcej w miarę nieduży obszar nęci, żeby nie było tak, że nęcimy, nie wiem, 20 metrów na 20 metrów, no bo wtedy będzie ciężko nam tą rybę złowić. Chodzi o to, żeby te ryby raczej w miarę zgrupować w jednym miejscu. No i łowi się tam po prostu, gdzie ten pelet leci. Trzeba tam umieszczać swój zestaw. Podałem przykład jednej sekwencji, natomiast to nie jest jedyna sekwencja. No, myślę, że tylko nasza wyobraźnia może nas ograniczyć, jeśli chodzi o jakieś tam sekwencje łowienia i podejście do tego wędkowania. Jak ryby dobrze żerują, to ta sekwencja, o której wspominałem, bardzo dobrze działa. Nieraz trzeba ten zestaw zostawić na bardzo długo. Ja natomiast no, bardzo lubię łowić, jak ta przynęta opada. Te brania są bardzo wyraźne, ale nie zawsze się tak da. Nieraz trzeba po prostu ten zestaw zarzucić, upatrzyć sobie gdzieś tam rybę, która pływa. Trzeba upatrzeć sobie rybę, która pływa i zarzucić gdzieś tam w jej okolice. Ciekawą też sekwencją, to jest taka sekwencja, o której kiedyś mi opowiedział William Ryson, to jest coś takiego, że strzelamy dopiero przed wyciągnięciem zestawu, czyli zarzucamy zestaw tu, gdzie łowimy, w głowie też sobie liczymy, nie wiem, do 30, 40 i czekamy. Czekamy, jesteśmy gotowi do zacięcia, obserwujemy spławik. Jeżeli w tym czasie nie następuje żadne branie, to przekładamy wędkę. W tym momencie naciągamy żyłkę, no bo bardzo często jak jest jakiś wiaterek, ta żyłka leży na powierzchni, robi się jakiś tam balon z tej żyłki, więc wybieramy ten luz, odkładamy wędkę na podpórkę. Tak dobrze jest ją zabezpieczyć, żeby się przelotką opierała na tej podpórce. Żyłka jest oczywiście między spławikiem a szczytówką napięta i jeżeli następuje branie, to bardzo często ta ryba się zacina o szczytówkę, więc musi być dociągnięty hamulec. Strzelamy. Teraz strzelamy już troszkę poza spławik i zwijamy zestaw. Zwijamy zestaw i po strzale i po wyciągnięciu zestawu zarzucamy spławik tam, gdzie ostatnio strzeliliśmy i czekamy. I znowu liczymy sobie do 30-40. Sazanik. Sazan? Pięknie. To on ci będzie... To ale... Zagapiłem się na sazanika i czułem, że mi wędkę zabiera. Trochę mi tu wariuje. Nie powiem, że nie. Ale zabawa jest przednia. Szczerze nie spodziewałam się, że będzie aż tak fajnie. O. Chodź, wróć do mnie, przecież cię zaraz wypuszczę. Wariat. Widzi, podbierak i ucieka ode mnie. No prześliczny jest, ale tak wariuje. Hop ci tu. O, chodź. Piękny. O, to ładna ryba będzie. Ojej.
No to wygląda na grubego, zobaczymy. Nieraz te małe też potrafią zaskoczyć i dosyć agresywnie pojadą, ale zobaczymy, czy to jest taka duża ryba. No, jeszcze ciutko. Nie puszczę cię. Nie próbuj. Chyba już jest blisko podbieraka. Szła tak ostro, że myślałem, że to jest duża ryba, no ale to jest po prostu bardziej waleczna jak jej towarzysze. Chyba trochę więcej protein przyjęła. No nie chcą się te karpie tak łatwo poddać. Jest ciepło. Woda nie jest jeszcze za bardzo przegrzana, więc jeszcze mają tlen. Są już odżywione i waleczne. No, refleks tu się ćwiczy. Przy podbieraniu też muszę ćwiczyć refleks, bo już ryba była gotowa. O! Kurczę, nie byłem tutaj nigdy, natomiast jestem pod wrażeniem tego łowiska i tych ryb, które tutaj są. Niesamowite, piękne, grube ryby, waleczne, super. No i dobra, wypuszczamy rybkę. Kurczę, waleczne te ryby, zdrowe, fajne. Tak. Michał, ty weź się zachowuj. Klata czyje się świeci, Michaś. Ale siedzi. Może pobije rekorda. Dobra, jestem za. Ale no kawał ryby, no naprawdę. To będzie największy na pewno. Mój największy taki tutaj, co złowiłam. Może i największy w życiu. No nie mogę go oderwać. No mam tak potężną rybę, że nie mogę jej oderwać w ogóle. Muszę sobie drugą ręką pomagać. Kawał rybska. Miejmy nadzieję, że pobije swój rekord. No naprawdę, ryba potężna. Bo nawet jakoś szczególnie nie pracuję, ale taki opór jest duży. No od dna nie mogę go oderwać, naprawdę. Albo taki wariat. Jedno z dwóch, ale wariuje. Nie. Ale ładama jest. Nie, to była potężna ryba. Potężna. Wspominałem na początku o tych sekwencjach takich w strzelaniu i łowieniu. Trzeba szukać swoich. Zobaczcie, Patrycja zastosowała swoją własną sekwencję i ta sekwencja jest bardzo skuteczna, bo ma bardzo dużo brań. Ja teraz zrobiłem podobnie tak jak ona, czyli podciągnąłem zestaw i też momentalnie nastąpiło branie, więc trzeba być otwartym na to łowienie i szukać takiego optymalnego jakiegoś sposobu i nęcenia i właśnie później i łowienia. Brania są niesamowite. Branie było od razu po braniu, wir na wodzie. Zaciąłem rybę, od razu odjechała. I kolejna ryba, która idzie, płynie w stronę Patrycji. Może dlatego, że Patrycja zaczęła strzelać i one tam jeszcze chcą żerować. Jeżeli by było pochmurno, te ryby by nie żerowały przy powierzchni. Byśmy strzelali, a nie byłoby na to reakcji, no to wtedy trzeba zastosować bombkę. Wymienić spławik na ciężarek i zarzucić zestaw w to miejsce, gdzie się strzela i wtedy odłożyć wędkę na podpórkę i grzecznie czekać na branie. Piękna ryba wypuszcza. O, jest. No jak wariat, ale chyba nieduży. Kurde, to jest takie rybsko i nie chcę jeszcze mi pod brzeg przyjść. Bo już miałam tutaj, to poszła sobie w siną dal znowu. Jeszcze chyba płynie.
strasznie silny. Nie wiem, jakoś wcześniej mi się wydaje, że ja szybciej holowałam te ryby. Boże, jaki silny, naprawdę, niesamowicie. No widziałam, ale to tak kapkę go, ogonem mi się wywinął. Ja mam rybę już coraz bliżej mnie, ale no cały czas. No. Ale meta jest blisko, dasz radę. Oby, oby, wierzę. Ale co chcę ją do brzegu, to ona mi ucieka. Ja cię gonię. Tak? Chociaż nie wiem, czy tak dużą rybę mam jak ty. Chodź, chodź, już wiem, że jesteś zmęczony, ja też. Kochani, lecimy. No co, jak go pod brzeg, to on mi ucieka. No nie mogę po prostu, chyba zaraz wskoczę do wody i za nim popłynę. No i rybka, ojejku, się odwinęła, nie, może od ogona wyjdzie, poszła. Ach. Mamy ją. Ach. Co, dwucyfrowa? Nie wiem. Ale dała mi w kość. Jezu, jaki potężny. Takiego dużego to nie miałam. Prześliczny. Aż nie mam się już go trzymać. Tak mi dał w kość. Ale jest przepiękny. Mój rekordowy na pewno w życiu. Patrycja, wiesz, z czym się wiąże rekordowa ryba? No wiem. No piękny. Na razie delikatnie, bo ja wierzę, że jeszcze raz albo ze dwa ci dzisiaj poleję. Śliczny. To jest moja rekordowa ryba, w sensie rekordowy karp i w ogóle ryba w sumie. Nie miałam nigdy takiej dużej, ale jest naprawdę satysfakcja niesamowita. Kawał rybska. Wypuszczam. My. Ale dlaczego jesteś taki agresywny? No proszę cię. No proszę cię. Wypuszczamy. Jest czadowo. Idę po następnego. Patrycja, gratulacje. Dziękuję bardzo. Jezu, to masakra jest. Nie masakra, tylko teraz musisz zwiększać poziom. Tak? Tak, teraz musi być ponad 10. O kurde. O matko, ale branie. Widzieliście, jakie beło na wodzie było od razu? To jest niesamowite właśnie. Zestaw się zarzuca. Jak wpadł spławik do wody, to od razu zauważyłem przy tym spławiku taki duży wir i byłem gotowy. Po chwili spławik zniknął. Niesamowite wrażenie. Zobaczcie, jakie bezpieczne jest holowanie ryb haczykiem bezzadzierowym. Mnie chyba tylko dzisiaj jedna ryba spadła. Ale to po prostu nieraz te ryby no, spadają, są słabo zahaczone. One już były holowane, więc tamte ich pyski są już też skaleczone. Natomiast to jest świetny haczyk do łowienia na łowiskach komercyjnych. Myślę, że większość łowisk też wymaga, żeby stosować haczyki bezzadziorowe, ale jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, to w ogóle się nie bójcie haczyków bezzadziorowych. One po pierwsze dużo łatwiej się nimi zahacza rybę, no bo nie ma tego zadziora, który troszkę jednak wpływa na to, że trochę trudniej jest zaciąć rybę. Dobrze trzymają, jeśli nie damy rybie luzu, no to ta ryba nie ma jak się wypiąć z tego haczyka. Ale też łatwiej później jest tą rybę wyhaczyć. Jak już ją mamy na brzegu, no to w prosty sposób ten haczyk można wyjąć. Kurczę, wydaje się taki misio, który przypływa taki leniwy, że już jest gotowy do podebrania. On w ostatniej chwili robi zwrot i odpala rakietę. Widzieliście ten taki guzik, co ma taki niebieski przy skrzyni biegów i go odpala i jest odjazd? No niesamowity, to jakiś mutant ten karp. No tu ta ryba to weteran chyba z tego łowiska. Ogon taki już, ale zagojony, ładny, wielki. Więc tu widać motor napędowy jest
ogromny. Parę kilo. Piękna rybka. Piękne, ostatnie spojrzenie i do wody. Twój? Twój był większy, to w ogóle nie możesz gadać. Dajcie wody, braciszkowie! Kurczę, zobaczcie, jaka piękna ryba. Ale waleczny. Piękny. Zobaczcie, jaka piękna ryba. Zrobiliśmy krótką przerwę od nagrywania. Michał skorzystał z okazji, że przez chwilę kosz Patrycji stał pusty, usiadł. No i jak to Michał? Złowił jak na razie największą rybę, więc pewnie wam gdzieś ją tutaj pokażę. W międzyczasie ja też zaciąłem rybę. Więc zobaczcie, no cały czas coś się dzieje, cały czas mamy brania, piękne ryby, wspaniałe hole, dużo brań, więc jeśli nie próbowaliście, spróbujcie, a będziecie szczęśliwi. Ale ryba. Ale tak silna ryba, że aż ciężko mi ją przyprowadzać do brzegu i jeszcze idzie blisko powierzchni. Staram się, żeby się tam nie pluskała gdzieś daleko, ale ona jest bardzo daleko. Myślałam, że nieco bliżej w sumie. Jest i dublecik. Tylko żebyśmy teraz, bo on mój jest tam też, Jezu, żebyśmy się nie spątali. Jeszcze daleko mu do tego, nie martw się. Mój też trochę na prawo odjechał. Jak byś ochrzciła? No, jak ochrzciłabyś swojego? Nie wiem, mój to Stefan. Stefan, a mojego? Zobacz. Nie wiem. Żona Stefana? Żona Stefana chyba, no. Zobaczcie, mamy Stefana i żonę Stefana. No. I małe w brzuchu. Oczywiście nie obrażamy żadnego Stefana, żadnej żony Stefana. Ja znam jednego Stefana i żonę Stefana i bardzo ich lubię. Stefan tak, chce uciec. Piękne ryby. Kolejny dublet. Tak. Mieliśmy liczyć ryby, ale trochę nam nie wyszło. Bo ja przestałem liczyć i Patrycja, ale myślę, że mamy grubo. No. Kilkanaście ryb pod 20. Więc na głowę. Więc tych ryb było dużo, naprawdę dużo. Przypadła mi rola wypuszczacza ryb. Zacznijmy od taty. No tata, górą, górą, górą. Tata wolny. Jeszcze muszę teraz tego młodego wypuścić. No leć za tatą. No i oba odpłynęły. Żółw.
Gratulacje, panie Michale. Mam rybę, a już oczywiście jak przychodzi mi do brzegu, to zaczyna, nie wiem, wariować i naprawdę uspokoić taką rybkę. No fajny jest ten karp. Wiadomo, jak każdy zresztą. Cieszy niesamowicie. Ale oczywiście już był pod brzegiem i znowu mi wyjechał, nie? Już łyknął wody, to już jest. Mam nadzieję. Mój! O! Jesteś! A. Nałowiłam się dzisiaj za cały sezon tak naprawdę już. Naprawdę, no takiego łowienia to chyba nie miałam nigdy w życiu, w swoim całym wędkarskiej karierze, można powiedzieć, więc jestem niesamowicie szczęśliwa, bo naprawdę dużo frajdy i radości sprawiły mi dzisiaj te rybki. Super. Powiem wam szczerze, że naprawdę takie poniedziałki to można mieć co tydzień. Oj, te karpie to po prostu jak pod tym brzegiem tu u mnie są, to momentalnie odjeżdżają. No chodź. No ładny, nie? Ładny będzie. Chodź, chodź, chodź. No. Ale jaki piękny kolor ma. Teraz mam nadzieję, że jest ładna ryba. No taki wir zrobiła na wodzie, że kurczę, no może magiczna granica 10 kg jakby pękła, to było pięknie. Może w czasie holu trochę podsumuję te nasze dzisiejsze zmagania. Chciałem zaskoczyć Patrycję tym, w jak prosty sposób, mając jedynie wędkę, kołowrotek, ze dwie paczki peletu. O. Jest jeszcze. Myślałem, że mi spadł. No tak odbił. Jak przy tak, no, tak skromnym sprzęcie można fajnie połowić. Ja myślę, że ze 100 kilo ryb dzisiaj, po 100 kilo ryb żeśmy złowili. No niesamowite. Chciałem ją zaskoczyć właśnie, jak to można zrobić, ale przyznam, że ja sam jestem zaskoczony, bo nie spodziewałem się aż tylu brań. Chciałem, żebyśmy złowili może po kilka karpi, a tych karpi złowiliśmy... No nawet nie wiem, no nie liczyliśmy, ale myślę, że po 20 na pewno, że granicę 20 przekroczyliśmy tych karpi na głowę. Na początku wspominałem o tej sekwencji nęcenia. Dosyć ostrożnie na początku nęciłem po parę peletów. Później zauważyłem, że Patrycja strzela troszkę więcej, ale rzadziej i wciąga tak jakby ten swój zestaw w to nęcone pole, tak mi się wydawało, i miała z tego ryby. Ja też spróbowałem i to działało. A później przyszedł taki moment, że miałem takie wrażenie, że te ryby się rozhuśtały. Im więcej strzelałem, tych ryb było więcej, barania były częstsze, więc już później bardzo agresywnie zacząłem nęcić. Strzelałem po prawie pewnym mieszku, nieraz nawet dwa razy strzeliłem i dopiero zarzucałem. I brania były natychmiastowe. Trzeba było nęcić tak z wyczuciem, żeby nie przesadzić, żeby nie skusić też tych ryb, żeby zeszły do dna. Ta chyba jest większa, bo coś ja tu gadam, a ryba nie jest bliżej. Jeszcze Patrycja, widzę, teraz też coś zacięła. Sazan! W międzyczasie, jak Adam holuje swoją rybę, mi się udało wyjąć takiego pięknego karpia pełnowózkiego. Ale nie jest usłuchany, nie chce do mnie tu przyjść. O, śliczny. Przepiękna ryba. Dobra, chodź. Chodź. Może największy mój dzisiaj to będzie. O, już łyknął powietrze, jest szansa, że będziemy go mieli. No wchodź! Jest i
Ostatnia chyba moja ryba na dzisiaj. Nie? O Boże. Największa? Chyba największa dzisiaj. Najsilniejsza na pewno. Najdłuższa. Także, żeby tradycji stało się zadość. Delikatnie. Piękny. Jak widzieliście, mieliśmy szansę wyholować wiele dużych ryb. Patrycja dwa razy pobijała swój rekord, więc przyjęła dwa wiaderka jak na razie, bo być może jeszcze coś się wydarzy. No na pewno pokazaliśmy, że to jest bardzo skuteczna metoda, tylko że to jest bardzo skuteczna metoda, ale nie zawsze działa, więc na pewno musi być ciepło, głęboka woda, albo takie dni, kiedy widać, że ryby są w toni, gdzie one raczej przy dnie nie żerują, tylko gdzieś tam w toni pływają. Warto właśnie sięgnąć po pelet wagler, bo wtedy ona jest skuteczna. Dzisiaj, tak jak obserwujemy wędkarzy, którzy łowią na metodę, nie widziałem, żeby ktoś holował tyle ryb, co my. I to działa w ten sposób... Kaczka mi chciała zjeść spławik. Działa w ten sposób, że tutaj jeszcze dodatkowo oprócz tego wędkowania nagrywamy, gadamy, odrywamy się od takiego regularnego wędkowania, więc myślę, że przy takim zawodniczym podejściu, jak człowiek by się nad tym wędkowaniem bardziej skupił, to tych ryb jeszcze by było więcej. Coś niesamowitego. Więc warto w swoim pokrowcu mieć przygotowane takie wędzisko. Nawet jak łowicie na metodę, to warto takie wędzisko mieć przygotowane. I jak przyjdzie właśnie ten dzień, gdzie na metodę nie będziecie mogli złowić ryby, a zobaczycie ryby, które pojawiają się przy powierzchni, spróbujcie pelet waglera. Jest następny karp. Rachubę straciłem, już nawet się nie staram zliczyć, ile ich było. Ale łowienie jest teraz niesamowite. No, te ryby przez te kilka godzin nęcenia, one już czekają na ten pelet. Już można przewidzieć, kiedy będzie branie. Trzeba bardzo skutecznie je zacinać i być czujnym, bo można to branie przegapić. Jedna rzecz, którą taką zauważyłem, być może w waszym wędkowaniu też się to przyda. W pewnym momencie musiałem wymienić przypon i zwiększyłem grunt. I złowiłem dosyć szybko karpia i myślałem, że to jest inaczej. Zaciąłem dosyć szybko karpia po tym zwiększonym gruncie. Co się okazało? Ta ryba była podczepiona. Później kolejną rybą złożyłem skutecznie i następna ryba znowu była podczepiona. To wygląda tak, jakby za duży grunt powodował, że te karpie znajdują się pomiędzy przynętą a spławikiem, ocierają się o żyłkę, powodują fałszywe brania, my te brania zacinamy i gdzieś tam zdarza się, że tego karpia zacinamy, więc to, co na początku mówiłem, że trzeba wyczuć, jaki grunt ustawić. Czy to będzie 60 cm, czy 30, czy 80, czy może ponad metr. Musicie sami na łowisku o tym zdecydować. Tutaj akurat myślę, że taki koło półmetrowy grunt jest dobry, bo większy grunt, tak jak mówię, to te ryby znajdują się wyżej i tylko jak jest za duży grunt, to one po prostu ocierają się o żyłkę i powodują fałszywe brania. A tego nie chcemy, bo podpięta ryba po pierwsze bardzo długo ją się holuje, a po drugie bardzo często te ryby podpięte psują łowisko i się spinają. Ja jeszcze ryby nie widziałem. Mam nadzieję, że to będzie największa dzisiaj i tą rybą zakończymy film. Muszę wam powiedzieć, że jak z Michałem nagrywamy filmy, to zawsze, bardzo często po tych filmach jeszcze sobie zostaje, żeby złowić troszkę ryb. Taki jest niedosyt. Natomiast tutaj to ja Michała już troszkę popycham, żeby już kończyć, bo materiały jest dużo, będzie miał co montować, ale jemu jest mało, więc ja nie wiem, jak to będzie wyglądało. Kurczę, jest kolejny byczek, piękne ryby na pelet waglera, niesamowite. Więc wypuszczamy rybę i zbliżamy się już do końca. Mają karpia, mam ja. Chciałem wam powiedzieć coś bardzo zaskakującego. Złowiłem kolejną waleczną rybę. Nie wiem, co mam gadać. Dzisiaj jest po prostu jakiś obłędny dzień. Piękny. Żeby go już nie męczyć, to... Ciach! Patrycja chyba
powiem Ci szczerze, że nigdy nie myślałem, że przyjdzie taki moment, że będę czekał na koniec wędkowania, ale ja chyba... Ja tak samo. To chyba dzisiaj jest taki dzień, zresztą widać, jak Patrycja tutaj troszkę usztywniła sobie tę tą koszulkę śluzem ryb. Ja troszkę lepiej wyglądam, ale też troszkę połowiliśmy. Co myślisz o takim wędkowaniu? Ogólnie dla mnie super, naprawdę taka przygoda, bo nałowiłam się już za cały sezon, mimo że jest w sumie w połowie ten sezon roku, ale dla mnie no niesamowite wrażenia. No nie mam sobie, ja nie mam siły mówić już. No to fajnie, chcieliśmy Cię zaskoczyć, mam nadzieję, że nie przegięliśmy pały, że nie było za dużo, no ale dzisiaj pellet Wagler dał dużo ryb. Tak, jak widzicie, to jest bardzo skuteczna metoda, dlatego zachęcam, żeby zawsze w pokrowcu taką jedną wędkę mieć ze sobą. Jak będą sprzyjające warunki, to żeby z tego skorzystać i się cieszyć wędkowaniem. Super. Jeśli się podobało, zachęcamy do pozostawienia łapki w górę. Oczywiście pozostawcie też komentarz pod filmem. Możecie ten film przekazywać znajomym, jeśli uznacie, że jest wartościowy. Udostępniać w mediach społecznościowych. Zapraszamy na media społecznościowe Preston Innovations Polska na Facebooku i na Instagramie. Bardzo dziękujemy, że zostaliście do końca filmu. Co, do zobaczenia. Do zobaczenia. Super, gratulacje. Dzień. Że trzeba trafiać w przylotki. Widzisz tam drugą na szczytowym elemencie? Nie przełożone? No to ci mówię, że mam nieprzełożone.